No dzień dobry, Boberek, w nowym filmie W co ona mnie ubrała, ale dzisiaj lecimy z mojito. Tak jest. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że te filmy tak miło się przyjęły na naszych kanałach i z przyjemnością je oglądacie, a między innymi to, co wybiera dla mnie Magda i co ja wybieram dla Magdy w sklepach, w sieciówkach z nowych jesiennych kolekcji. Mamy już za sobą Zarę i mamy już za sobą H&M. Ja właśnie uciekam, jadę do promenady i dzisiaj nie witam się z Wami z mojego samochodu. Mam chwilkę, żeby przywitać się z Wami sprzed mojego lustra. Tak jest. Także jadę do promenady, gdzie spotkam się za moment z Magdą. Lecimy do Mojito i będziemy wybierać te stylizacje jesienne. Jestem bardzo ciekawa, co uda mi się dzisiaj znaleźć dla Magdy i co Magda znajdzie dla mnie. Mojito to jest taki sklep, do którego raz na jakiś czas wchodzę i szczerze Wam powiem, że raz na jakiś czas coś dla siebie znajdę. Nie robię zakupów online w tym sklepie, wolę jednak stacjonarnie, ale uwaga, na liście mamy jeszcze inne sklepy, które Was bardzo interesują i chcecie zobaczyć nasze stylówki właśnie z tych sieciówek, także słuchajcie, trzymajcie się, bo będą jeszcze oczywiście kolejne. Ja dzisiaj mam na sobie sukienkę taką dzianinową z Zary, ramoneskę, torbę, furle, rajstopki, mokasyny. Ta-da! Jestem gotowa do wyjścia. Lecę, jadę spotkać się z Magdą. Już nie mogę się doczekać, bo to będzie na pewno świetne spotkanie, jak zawsze, i kupa śmiechu. No, to nagrywamy i zaraz zobaczymy, w co ta Magda mnie dzisiaj ubrała. Jest i ona dzisiaj na sportowo. Proszę, tak. Ale słuchajcie. Nie no, ja to muszę nagrać z innej perspektywy. Uwaga! Tada! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Mamy na sobie obydwie dzisiaj ramoneski. Wiesz, że myślałam nad tą torebką też? Tak. Obie zrobione na szaro. Nad tą. Magda, czy jesteś gotowa na nagrywki dzisiaj w Mojito, które jest po mojej prawej stronie i po lewej stronie Magdy? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem zupełnie, czego się tam spodziewać, ponieważ ja do tego sklepu nie wchodzę. Ostatnią rzecz mam chyba, nie wiem, sprzed 5-6 lat i w ogóle nie wiem, co tam jest w asortymencie, ale myślę, że jak ostatnie przeboje przeżyłyśmy, to się nie boję. Ja też tak uważam, że jeżeli przebiłyśmy, tak, H&M, to myślę, że w Mojito też nam się uda. Także słuchajcie, idziemy, zobaczymy, jak to dzisiaj będzie, co ciekawego będzie, co się ubierzemy. Tak jest, chodźmy. Jaki piękny kolor. Szkoda, że to jest bluza, a nie sweter, ale może coś udałoby się z nią pokombinować. Zaraz będziemy sprawdzać i szukać rzeczy dla Magdy. Dobrze, słuchajcie, wybrałam rzeczy w kolorystyce Magdy, bo wiem, że taką lubi, chociaż powiem Wam, że jest bardzo dużo fajnych kolorów, takich żywych, fioletów, różu, niebieskiego i tak mnie korciło, żeby wziąć, ale mówię, nie, postawię na kolory, które lubi Magda, więc przygotowałam jej stylizację u Magdy na kanale, zobaczycie, jak w nich wygląda. Lecę do mojej przymierzalni i lecę się szykować. Tam, taradam, słuchajcie, mamy pierwszą stylizację. Anita, co powiesz, jak się czujesz? Słuchajcie, to jestem ja. Ja i te kozaki są boskie. Poczekaj. Kozaki są boskie, niesamowicie wygodne, idealna wysokość obcasa, świetny materiał, cienkie, super się nie wkłada, zmieszczą się spodnie. Naprawdę mogę. Anita szuka powodów. Szukam powodu, żeby je kupić. Wcale nie są takie drogie, bo kosztują tylko 250 zł. Ale przepięknie wyglądasz. Słuchajcie, i wiecie co? Ja mam takie przemyślenie, że widać po prostu w tej stylizacji, że to jest Anita. Że ty się w tym dobrze czujesz i ty mogłabyś w tym wyjść. Tak. Takie. Dobra. Lecimy. Spodnie fajne. Mam nadzieję, że będzie to widać. Nie na moją figurę. To znaczy? Są tutaj na mnie za szerokie. Okej. Okej. Więc będą mi... O, słuchajcie. Będą mi tu latać. Dobra. Gdyby one były bardziej opierne, bo generalnie... Albo na górce jakby były, nie? Wiesz, rozmiar jest mój. No jest tak, fajnie, bo dobrze leżą. Jest wszystko dobrze. Ale tu. Okej. Okay. Czyli nie twój fason, tak, po prostu. Nie, wiesz, może to też jest kwestia mojej figury, tak? Ja też mam taką figurę, że wiecie, tutaj bardziej, tak? A tu już bardziej jestem cięta.
Więc niekoniecznie, gdybym była szersza tutaj, to by było super. Uh-huh. Natomiast same spodnie, same w sobie też są świetne, jeszcze z tymi kozakami. Tak, to wygląda komplet. Kurczę, mam nadzieję, że będzie to widać na nagraniu. Ten przepiękny bakłażanowy odcień. Cudownie to wygląda. W ogóle ta cała struktura butów, tak jakby była taka wężowa skórka. Nawet to widać, wiesz, fajnie to wygląda. Tak, naprawdę jest. Świetne, buty są piękne. Ekstra, i też nie są za wysokie. Ten kolor naprawdę genialny. Dobra, lecimy dalej. Kożuszek. Klasyczek taki jesienny. Cała ja. Oddawaj kożuszek. Podoba mi się, słuchajcie, ten sweter. Zaraz wam pokażę dlaczego. Dawaj, kożuszek, opowiadaj. Teraz tak, tu też jestem ja. Frenzle. Fajne bufiaste rękawy, które można sobie też tak super to wygląda. Podkręcić. O, zobaczcie. To też będzie fajnie tak wyglądało. I ten kucyk w ogóle to jest, ja już się słuchajcie zachwycam poza kamerami tym kucykiem. To jest 100% Anita. I fajnie te frędzle i wiecie taka puchatość tego swetra współgra z tymi ala skórzanymi spodniami. Można też go fajnie sobie tu ściągnąć. Znowu przekonujesz się do zakupu? Przepięknie wyglądasz. Można by było wykombinować. Naprawdę świetna. Magda, genialna stylizacja. Bardzo mi się podoba. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, mojito. Lecimy. Boczuka też jest fajna. Inna. Słuchajcie, to była stylizacja numer 1, aż straciliśmy fokus. I stylizacja numer 2. Proszę bardzo. Mamy taki czekoladowy płaszcz, który można sobie przewiązać w talii, tak jak zrobiła to Anita, ale możemy też nosić rozpięty. Kto wie, już gdzieś ten płaszcz widziałam. Ciekawe, gdzie. Dajcie znać, czy widzieliście mój film. Możliwe, że kojarzycie. Tak, jest świetny. I słuchajcie, bardzo fajnie wygląda ta błyszcząca torebka na fakturze tego płaszcza. Jak ty się czujesz w tej stylizacji, powiedz mi? Bardzo dobrze, ale musicie zobaczyć, jak ona wygląda pod płaszczem. Bo tam się dzieje. Tak, bo to jest w ogóle smaczek. Więc... Może daj torebkę na razie i płaszcz, będzie ci wygodniej. Tutaj znalazłam coś naprawdę fajnego. Ja kojarzę, że ty miałaś kiedyś podobną bluzkę. Ja miałam kiedyś podobną bluzkę, ale tam była taka sytuacja, że podarły mi się rękawki. A! I teraz w ogóle mam w domu cały czas inną podobną bluzkę. To taki półgolfik z Zary, który jest właśnie z czegoś takiego. Tylko ma takie wstawki właśnie mankiety, tutaj golfik. Okay. I jest taki króciutki, ale szeroki. Okay. Więc też trochę się tak kojarzy. A. Co powiesz na tą bluzkę? Pokażę wam może całą stylizację. No. Bardzo mi się podoba bluzka. Fajne, szerokie spodnie. Chociaż na mnie mogą być rozmiar mniejszy. Natomiast fajne są takie szerokie, fajne, mające nogawki. Ale też takie mięsiste są, nie? Cienki materiał, bardzo przyjemny. Jak zakładałam te spodnie, tak się zastanawiałam, jak one będą wyglądały. Ale mimo wszystko uważam, że są naprawdę fajne. Gdyby był to jeden rozmiar większy, tutaj troszeczkę by mnie, słuchajcie, na pewno odrobinę by mnie tutaj bardziej opięły, więc by się dopasowały. Natomiast mimo wszystko uważam, że spodnie są świetne, połączone z tą bluzką. Jeśli w ogóle szukacie czegoś takiego na jakieś takie wyjścia, które za chwilę będą się pojawiać, okazje, to myślę, że warto. Tak, ja wzięłam to właśnie z myślą górę zwłaszcza, o takich wyjściach wieczornych, no nie chcę powiedzieć wigilijnych, ale jesiennych, bo uważam, że w sztucznym świetle, zobaczcie te rękawki. Pięknie błyszczą. Tak. Pięknie błyszczą. Super, w tym wyglądasz. I ten kucyk. Słuchaj, na przykład wyobraźcie sobie tą stylizację z taką fajną, srebrną, wieczorową torebką, małą kopertówką i właśnie takie lejące spodnie, ale z butami na obcasie, szpilki. Tak. Gdzieś tutaj widziałam takie były szpilki. Takie rajstopowe jakby. Tak, i one miały chyba tam taką srebrną kokardkę. I tylko coś takiego, tak. Szpilki. I wystarczy. I idziecie na przykład na jakąś imprezę w najbliższym czasie, bo to jest oczywiście aktualna kolekcja. Tak. Naprawdę świetne, świetne rozwiązanie. Bardzo dobrze się w tym czuję. Kucyk podkreśla cały look. Tak. Super wyglądasz. Ja wiem, że ty czerni zazwyczaj nie wybierasz, a stwierdziłam nie. Zobaczyłam tą bluzkę i stwierdziłam, przymierz. Mówi się, że czerni postarza. Ja w swojej szafie mam kilka rzeczy czarne. Mam na przykład bardzo fajną z zeszłego roku sukienkę papilką, taką dzianinową, czarną i bardzo lubię ją nosić. I czasami też zakładam takie, wiecie, totalnie luki czarne. Ja po prostu muszę czuć ten klimat. W danym dniu, że mam taki humor, samopoczucie i wtedy na czarno, mimo tego, że czarny postarza, ale naprawdę
fajnie wykombinować stylizację. No, dajcie znać, jak wam się podoba Anita w czerni, w tej takiej, to trochę z daleka wygląda jak koronkowa, ale pięknie. No i ten kucyk, ja jestem fanką tego kucyka. Proszę założyć fanpage'a tego kucyka. Yes. Słuchajcie, kochani, jesteśmy już po. Magda jest ze mną w przymierzalni. Chyba ktoś to dzisiaj wróci z nowym swetrem do domu. Ja nic nie widzę. Ja nic nie widzę, ale powiedz mi tak. Jakie są twoje wrażenia po dzisiejszych nagrywkach? Słuchajcie, ja chodzę i cały czas to powtarzam. Jak tylko weszłyśmy, przybiegłam do Anity i mówię jej, Jezu, ja ci to wybiorę 8, 10, 15 stylizacji. Jestem pod wrażeniem i na pewno będę wchodzić do tego sklepu. Pójdę online, zobaczę co mają, jak to wygląda. Jestem pod wrażeniem, słuchajcie, czystości, tego jak wyglądają przymierzalnie. Ja nie mam celulitu na czole, co się w przymierzalniach tak. Nie zdarza. I bardzo dobre komfort. Światło, bardzo ładne, duże przymierzalnie, to jest fakt. Czystość w sklepie i słuchajcie, naprawdę świetna kolekcja. Ja się nie spodziewałam. W ogóle to jest w ogóle hit. Słuchajcie, jesteśmy w trzeci sklep, a Magda, widziałaś, jaki mamy czas? Co najlepszy pewnie. No bo naprawdę było najłatwiej zdecydowanie. W Zarze było sporo tych rzeczy. Nie wiedziałyśmy, tam są trochę czasami takie odjechane. W H&M-ie z kolei nie było nic i też krążyłyśmy długo po sklepie, a tutaj naprawdę te stylówki, one się Tak, one się same robią. Poza tym mogłybyśmy chodzić i chodzić, wybierać jeszcze różne więcej. Rzeczy. I naprawdę świetne pomysły, świetne kolory, bardzo fajne fasony. I te rzeczy są takie miłe, komfortowe. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. I cenowo bardzo dobrze. Tak. I na pewno będę niestety częściej mojito. No dobra, słuchajcie, także możemy zakończyć ten nasz dzisiejszy filmik. Najlepszy. Ja się bardzo cieszę, bo naprawdę, słuchajcie, to były, nie powiem zakupy, bo to nie były zakupy, chociaż kto wie, jak to się dzisiaj zakończy, ale naprawdę udało nam się wybrać świetne stylizacje, świetny sklep, świetna kolekcja, fajne materiały, fajne kolory, także jesteśmy absolutnie na tak i jeśli coś szukacie, potrzebujecie na jesień, to koniecznie sprawdźcie w Mohito, bo możecie się bardzo pozytywnie zaskoczyć. Tak jak Magda, dziękuję ci za dzisiaj ci bardzo. I zapraszam was oczywiście na kanał do Magdy, zobaczycie jak ja Magdę ubrałam. Zapraszamy i z czym Magda serdecznie. Wyszła. A to tak na podsumowanie dzisiejszych, co ona mnie ubrała. Poszłyśmy proszę bardzo, torbami. Wyszły z torbami, żeby nie było. Nie może być oszczędnie i my nie możemy się spotykać. Musimy zaprzestać tej serii. Tak jest.